Nie doceniam pustych inicjatyw. Widzę pełno różnych alternatyw. Podważę każdą myśl, wartość czy imperatyw. Imię, mów mi, detektyw negatyw. To jest bez sensu. Jak mogą wymagać jednocześnie i doświadczenia, i wykształcenia? Nie masz czasu na doświadczenie, bo się wykształcasz, a jak jesteś już wykształcony, to nie masz doświadczenia. No, błędne koło. I co w takim razie zamierzasz zrobić? Nie wiem. Nie chcę nic mówić, ale to ty sobie wybrałeś, jak spędziłeś te pozostałe 2 lata. Chciałam 1 rok przeżyć po swojemu, a nie ciągle udawać, że się uczę. No i co dalej? No nie wiem, no bo chciałbym robić coś innego niż magazyny. Na magazynach może być każdy, a ja... dam radę zrobić coś lepszego. Poza tym to nie ma żadnych perspektyw. I co w takim razie zamierzasz zrobić? Użalać się? Trzecia... Jezu, jak ja chcę tą pracę. Dobra, idę spać. Chwilę z Instagramem, chwilę z YouTube'em, chwilę ponarzekać, jak straszne mam życie i jaki jestem smutny. I idziesz spać. I taki właśnie jesteś. Nawet nie próbujesz. Poddajesz się na samym początku. I tak już dzisiaj nic nie zrobię. Dobranoc. Więc jakie ma pan kwalifikacje? Byłem wolontariuszem w OŚP-u. Czyli zbierał pan pieniądze do puszki? No w zasadzie tak. Odnotuję. Ostatnio pracowałem też jako recepcjonista w poradni zdrowotnej. I w jaki sposób ma to związek z tą pracą? Tak też myślałem. Napisałem też książkę dla dzieci, taka prosta historyjka. Poza tym napisałem sporo wierszy, mam dużo pomysłów na seriale. Czy jest jakaś szansa, że dostanę tą pracę? Czy jest szansa? Ujmę to tak. Jawi się pan jako duże dziecko, które zrobiło cokolwiek w postaci tych 2 lat studiów i oczekuje pan, że świat się przed panem ukłoni. To nie tak. Proszę dać mi szansę. Nie wiem, czy zdaje sobie pan z tego sprawę, ale zawód scenopisarza to zawód, to praca, nie hobby. Czy byłby pan w stanie dostarczyć nam kilkanaście stron zwięzłego i sensownego tekstu codziennie? Tak też myślałem. Z tego, co słyszałem z pana osobistych doświadczeń, nie jest pan zbyt towarzyski, zerwała z panem dziewczyna, a z poprzedniej pracy pana wyrzucili. Czy chcielibyśmy zatrudnić taką osobę? Niech pan sobie sam odpowie. Dzień dobry, znowu. Jakie plany na dziś? Która jest? Jest 11:30. Najwyższa pora wstać. Co jest? No, nie rozdrapujesz swoich ran, więc mogą się w końcu zagoić. Chyba fajnie. Dobra, zaczynamy dzień. No to chodź. Co dzisiaj? Zatem, potencjalny scenopisarzu, co zamierzasz zrobić? Nie wiem. Twoja ulubiona odpowiedź. To w takim razie... sprawdzę, co mi napisali w mailu.
To już coś. Dobra. Więc tak, szukamy osoby na stanowisko scenopisarza paradokumentów. Potrzebujemy osoby pracowitej, empatycznej i takie tam. Nawet byś się w to wpisywał. Doświadczenie w pracy. No żadne. Nie żadne. Napisałem tą książkę. I co z tego? Nikt jej nie zna. Umiem pisać. Jaki masz dowód? Spodobał mi się mój pierwszy tekst, więc może po prostu trzeba go wysłać więcej, w jakiejś tam formie, która im bardziej przypasuje. Dasz radę napisać jakąś sensowną historię w 4 godziny? Spróbuję. Słuchaj, to nie czas, żeby sobie coś udowadniać, coś próbować. Po prostu dasz radę, czy powinienem nie? Powinienem zdążyć. Okej. Okay. Jest 12:30. Myślę, że mogę dać radę. Tylko jedna rzecz. Będziesz? Po co? No bo twoje uwagi są dość przydatne. Te do pisania też. W takim razie zaczynajmy. Lecimy. Dobra, jaką mam motywację? Okej, okay. Jej główną motywacją będzie to, że kocha swoje dziecko. Człowieku, wyśl się, coś ciekawego. Dobra, będzie późno wracała do domu po pracy. Dalej? I wejdzie sama do pokoju dziecka. Dobra, i co dalej? Może zapytaj, jak poszedł konkurs temu dziecku? A, nie mów, pokaż. Będzie zupełnie skupiona tylko na tym, jak ono się, powiedzmy, bawiło, czy czuło przy tym, a nie na tym, jak mu ostatecznie poszło. Okej. Okay. Dobra. Całkiem ci się to udało. Dzięki. Lecimy dalej. Wysłane. Dobra. W sumie za godzinę jest rozmowa. Idę się ogarnąć i... No i zaczynamy. Mieli zadzwonić między 16 a 17. Mieli, ale coś im wypadło. Źle to wygląda. Na pewno to wysłałeś? Tak, na pewno. Na co mogą wskazywać poszlaki? Nie wiem. Ale mówiłeś, że to było dobre, nie? No wiesz, mi się podobało, ale konkurencja mogła być lepsza. No ale tobie się podobał. Z jednej strony tak. Ale mogło ich zdenerwować, że tak późno to wysłałeś. Racja. Dobrze. O, okej. Okay. Dzień dobry, szanowny panie. Przepraszam, że informujemy pana dopiero teraz, ale pana rozmowa została przeniesiona na godzinę 17:30. Rozmowa potrwała około 10-15 minut. Z wyrazami szacunku. Zabawne, że piszą z wyrazami szacunku, kiedy mają totalnie w dupie szacunek do ciebie. No ale takie rzeczy się dzieją, nie wiem, może im wypadł telefon czy tak. Coś. Oni chcą para dokumentów, a nie psychologicznie pogłębionych postaci. Nie mówię, że jesteś nie wiadomo jak ambitny, ale to może być za trudne dla typowego widza. Ale to była prosta historia o rodzinie i samotnej matce, wychowującej dziecko. Właśnie. Nie było żadnej intrygi, nie było ukrytej prawdy, nie było czegoś takiego, wiesz. Przez co chcesz oglądać dalej? Nie wiem. Może była za prosta? Nie chcę nic mówić, ale wydaje mi się, że po prostu nikogo nie interesujesz tak, jakbyś tego chciał.
boję się z nim rozmawiać, okej? Nie wiem, może przewietrzę się, napiję wody. Czy coś. Ale przecież po drugiej stronie też siedzi człowiek, a nie potwór. Zabawne, że dla ludzi potwór musi mieć rogi, kły albo jakieś nadludzkie moce. A żeby być potworem, wystarczy odrobinę władzy nad tym drugim człowiekiem. Dziękuję. Do widzenia. Masakra. Dlaczego zawsze musisz mieć rację? Co ty robisz? Jak na osobę, która najczęściej odpowiada nie wiem na wszelkie moje pytania czy sugestie, masz całkiem bogate słownictwo. Słuchaj. Zrobiłeś tyle, ile byłeś w stanie. Może jesteś beznadziejny, ale zrobiłeś tyle, ile byłeś w stanie. No w sumie to... No tak. I zostań z tą lekcją. To co można jeszcze zrobić? Trochę tu syfnie. Mhm. Dobra. Więc do dzieła?